Cześć, prawdopodobnie duża część z Was zwyczajnie nie obstawiała tego, co dzieje się aktualnie na szczycie tabeli Premier League. Arsenal po 14 kolejkach ma aż 5 punktów przewagi nad Manchesterem City. To jest naprawdę dobry kapitał, gdy mówimy o Boxing Day. No i pytanie, co dalej z Arsenalem? Gabriel Jesus, czyli najprawdopodobniej najważniejszy piłkarz ofensywy The Gunners, wypada do lutego, do końcówki lutego tak naprawdę, ewentualnie początku marca. No i teraz pytanie właśnie, co zrobić? Czy kupić nowego napastnika, czy jednak oddać sprawy w ręce Ediego Nketiaha? I na tym będziemy dzisiaj bazować. Co zrobi Mikel Arteta? Co powinien zrobić? Jak wygląda Edin Nketiah statystycznie i czy można na niego liczyć? Standardowo proszę o łapkę w górę dla podbicia właśnie zasięgów oraz oczywiście o subskrypcję i komentarz, co wy myślicie, że powinien zrobić Mikel Arteta. Przede wszystkim Jamie Carragher choćby podjął taki wątek w swoim felietonie na The Telegraph, że Gabriel Jesus musi zostać jakoś zastąpiony, że musi kogoś kupić naprawdę klasowego Mikela Arteta, żeby zwyczajnie ten tytuł nie wymknął się Arsenalowi z rąk. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak czy siak, zacznijmy może od tego, jak ważnym piłkarzem jest Gabriel Jesus, bo to jest coś absolutnie fundamentalnego w ofensywie Arsenalu i ogólnie jeśli chodzi o tę dyskusję, to także jest całkowita podstawa. 14 meczów, 5 bramek, 5 asyst, mogłoby być tych bramek więcej, bo expected goals Gabriel Jesus ma około na poziomie 7,5-8, więc klasycznie zresztą w przypadku tego napastnika to nie jest żadna nowość, że zwyczajnie strzela mniej bramek niż teoretycznie powinien. No ale właśnie, gdy sobie spojrzymy na inne statystyki, trzeci pod kątem strzałów w Premier League w Arsenalu jest on najlepszy. 50 strzałów oddanych przez Brazylijczyka, drugi pod tym kątem Gabriel Martinelli ma tych uderzeń aż o 17 mniej, więc zobaczcie jaka jest duża dysproporcja. Strzały celne, podobnie zresztą jak za tym pierwszym razem, najlepszy w Arsenalu, drugi pod tym kątem jest Martinelli, po raz kolejny z 13 uderzeniami, tym razem o 7 gorszy. Jeśli chodzi o tło całej ligi, to jest trzecie miejsce pod kątem właśnie strzałów celnych. No i właśnie, tutaj dochodzimy do najbardziej interesujących statystyk. Odbiory. Gabriel Jesus ma najwięcej odbiorów w Arsenalu, ponadto szanse stworzone ex aequo na pierwszym miejscu, 22 takie szanse stworzone, oczywiście mówię o otwartej grze, ze względu na to, że zwyczajnie Brazylijczyk nie bierze na siebie wykonywania stałych fragmentów gry. Driblingi, drugi najlepszy dribbler w Arsenalu, no i to jest tak naprawdę wszystko, co powinniście wiedzieć o tym piłkarzu. To jest ktoś taki, kogo można porównać do Roberto Firmino w Liverpoolu, a tak naprawdę Roberto Firmino premium, bo odnoszę wrażenie, że jednak mimo wszystko Gabriel Jesus jest bardziej kompletnym piłkarzem. Kiedyś Jurgen Klopp użył takiego sformułowania, mówiąc o swoim numerze 9, właśnie o Bobby Firmino, że to jest troszkę tak, jakbyś miał muzyka, który umie grać na 12 instrumentach. I tak porównał, do czegoś takiego porównał Niemiec swojego piłkarza, swojego napastnika i podobnie myślę, że może wypowiadać się Mikel Arteta o Gabrielu Jesusie. Zresztą Pep Guardiola jeszcze w Manchester City podkreślał to, że Gabriel Jesus nigdy nie narzeka, że zawsze tak naprawdę akceptuje to, z czym przyszło mu się mierzyć i to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego. To jest coś, na czym bazuje Mikel Arteta i jego napastnik. Gabriel Jesus w tym momencie wyrasta na postać najważniejszą w ofensywie Arsenalu, bo jest on niezwykle brawurowy. Gra tak naprawdę od deski do deski. Tak jak mówiłem, te liczby ma na poziomie tych najlepszych w lidze. Oczywiście ostatnie 6 spotkań w Premier League miał bez gola, ba, ostatnie 11 meczów w Arsenalu ogólnie, z czego 8 było w pierwszym składzie, miał bez bramek, natomiast to nie zmienia faktu, że jest drugim najczęściej faulowanym piłkarzem w lidze. Bardzo umiejętnie utrzymuje się przy piłce, schodzi w boczne sektory, także schodzi gdzieś głębiej po rozegranie, a kiedy już przychodzi to do czego, no to także choćby pod kątem kontaktów z piłką w polu karnym rywala jest zwyczajnie najlepszy w całej Premier League. 141 takich dotknięć piłki, drugi pod tym kątem Mohamed Salah ma o ile się nie mylę 118 takich kontaktów, więc Gabriel Jesus zwyczajnie jest fundamentalny dla utrzymania piłki z przodu, do wywalczania fauli, do tworzenia sytuacji kolegom, do dryblowania i tak dalej, i tak dalej. Ciężko jest powiedzieć coś, w czym Gabriel Jesus mógłby być lepszy, oczywiście poza wykańczaniem, natomiast taka jest charakterystyka tego piłkarza, że zwyczajnie wiadomo było od samego początku, że nie jest on najbardziej klinicznym snajperem, jakiego można było sobie wyobrazić, no ale jeśli ma się choćby Bukayo Sakę, Martina Odegaarda czy Gabriela Martinelliego, to jest tak naprawdę taka trójka, która jeśli tylko będzie towarzyszyć komuś takiemu jak Gabriel Jesus, piłkarzowi niezwykle inteligentnemu i bardzo ciężko pracującemu, no to jak najbardziej będzie można liczyć na to, że ten styl ofensywny uda się zachować. W tym momencie jednak Gabriela Jesusa nie ma. No i co dalej? Został Edin Nketiah. Jak Edin Nketiah prezentuje się na tle Gabriela Jesusa? Na pewno jest to wersja nieco słabsza, natomiast wciąż uważam, że jest zwyczajnie czego posłuchać. Edin Nketiah od zawsze był traktowany jako
nieprawdopodobny talent. Jeśli byście sobie spojrzeli wstecz, 3 lata, w dzień, kiedy wypuszczam ten film, jest 26 grudnia, Boxing Day, no i wtedy właśnie 26 grudnia 2019 debiutował Mikel Arteta na ławce trenerskiej Arsenalu. Edin Nketiah już wtedy był traktowany jako naprawdę dość spory talent, który zwyczajnie może się rozwinąć. I mam wrażenie, że nic się od tamtego czasu nie zmieniło, bo Edin Nketiah wciąż jest choćby legendarnym wręcz strzelcem reprezentacji Anglii do lat 21. Ciekawostka, że jest on najlepszym strzelcem właśnie tej kadry w historii, co także jest dość paradoksalne, patrząc na jego udział w tym sezonie w Arsenalu. Jeszcze rok temu moglibyśmy powiedzieć, że jest on na wylocie z klubu, bo nikt nie oferował mu nawet przedłużenia kontraktu, ale to wszystko się zmieniło w momencie, gdy Edin Nketiah pomógł Arsenalowi w końcówce tamtego sezonu. Był on jednym prawdopodobnie z najlepszych piłkarzy w całej lidze na przestrzeni kwietnia i maja. Fantastyczne mecze choćby z Manchester United, choćby z West Hamem, z Chelsea i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby mnożyć, bo naprawdę wtedy Nketiah, kiedy nie miał zwyczajnie nikogo lepszego na dziewiątkę Mikela Arteta, popisał się fantastycznymi występami. I mam wrażenie, że ta sytuacja, którą mamy teraz, jest tożsama. To znaczy, znowu nie ma kogo wystawić na dziewiątkę, oprócz oczywiście Ediego Nketiaha. Mikel Arteta został przedłużony z młodym Anglikiem kontrakt na kolejne kilka lat. Co więcej, właśnie Nketiah wziął sobie numer 14 po legendarnym Thierry Henry, więc także wydaje się, że jest on świadom swoich umiejętności. Ja bym tutaj porównał Ediego Nketiaha do Gabriela Jesusa w Manchesterze City. To znaczy, Edin Nketiah prawdopodobnie, gdyby przeszedł do klubu, powiedzmy, półkę niżej, to byłby absolutną gwiazdą. Wyobrażam sobie choćby Nketiaha w takim klubie jak Brighton, no i tam jestem zdania, że zwyczajnie rozwinąłby skrzydła i wypłynąłby na szersze wody, a zwyczajnie w Arsenal w tym momencie jest bez meczu w pierwszym składzie. Pytanie tylko dlaczego? Czy dlatego, bo Jesus jest tak istotny i tak dobrze gra? Raczej tak. Czy dlatego, że Edin Nketiah nie dojeżdża zwyczajnie poziomem? Tutaj oczywiście zdania mogą być podzielone, bo są właśnie takie głosy, że trzeba sobie kupić kogoś lepszego niż Nketiah, bardziej kogoś w stylu Gabriela Jesusa, żeby zwyczajnie tę dziurę załatać. Natomiast tutaj mam kilka statystyk, które moim zdaniem udowodnią, że Nketiah może akurat tę dziurę zasypać. Czy tak będzie? Nie wiem, ale o tym się przekonamy dopiero przynajmniej dzisiaj wieczorem, czyli podczas starcia z West Hamem. Swoją drogą po tym meczu także nagram film. Natomiast tak czy siak, biorąc pod uwagę Gabriela Jesusa z sezonu 22-23, czyli tego obecnego już w Arsenalu, no i Ediego Nketiaha na przestrzeni całego 2022 roku w Premier League, choćby gdy mówimy o strzałach na mecz, tutaj Gabriel Jesus ma 3,7 do 3,5 Ediego Nketiaha. Nie jest to różnica jakaś kolosalna. Jeśli chodzi o bramki na mecz, Edin Nketiah strzela średnio bramkę co dwa spotkania. Wychodzi średnia oczywiście połowa bramki na mecz. Gabriel Jesus ma średnią słabszą od Nketiaha. Gdy mówimy o expected goals, 0,58 Jesus, 0,46 Edin Nketiah, no i expected goals on target, czyli jaką wartość expected goals mają te uderzenia celne Ediego Nketiaha. Tutaj tak naprawdę jest to taki sam wynik jak w przypadku Jesusa, 0,49 do 0,48. Gdy mówimy o całej pozostałej grze Jesusa, warto tutaj wziąć pod uwagę choćby to, jak wyglądają kontakty z piłką Ediego Nketiaha w przeliczeniu na 90 minut. Średnio o 10 mniej od Jesusa, ale podań tylko o 4 mniej. Procent podań celnych taki sam, bo na poziomie 80%. Jeśli chodzi o stworzone szanse, 1,6 Jesus, 1,3 Edin Nketiah. Wywalczone faule 3 Jesus, 2 Nketiah. Dryblingi 4,7 Jesus, 4,2 Nketiah. Naprawdę te różnice statystycznie rzecz ujmując są minimalne. Pytanie tylko, dlaczego Edin Nketiah tak mało w tym sezonie grał pod wodzą Mikela Artety w Premier League? Pewnie dlatego, bo zwyczajnie Gabriel Jesus naprawdę tak naprawdę nie dawał jakichkolwiek powodów do tego, żeby go zmieniać. I przynajmniej takie jest moje zdanie, że Edin Nketiah wskoczy w to miejsce i będzie się czuł doprawdy jak ryba w wodzie. Natomiast jak będzie, o tym oczywiście się przekonamy. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądać choćby pod kątem pressingu, bo wydaje mi się, że mimo wszystko Edin Nketiah jest piłkarzem, który gwarantuje ci taką samą, powiedzmy, jakość tej pracy bez piłki, czego dowodem są choćby bramki z Chelsea, kiedy wymusił on błąd na bramkarzu czy też na defensywie. Tak samo było choćby w meczu z Leeds United, gdzie on tym pressingiem wepchnął piłkę do bramki Ilana Melie, zresztą odbierając ją właśnie bramkarzowi Leeds. No i tutaj to jest tak, że ktoś, kto zwyczajnie gwarantuje to, czego nie ma Gabriel Jesus, czyli umiejętność klinicznego wykańczania akcji. Edin Nketiah od zawsze był piłkarzem, który zwyczajnie miał nos do strzelania bramek i to sobie możecie odpalić na YouTubie, choćby jego bramki z poprzedniego sezonu, z reprezentacji U21, no i też choćby taka statystyka dosyć ciekawostkowa, natomiast wciąż istotna i wiele mówiąca to pokazuje. To znaczy, gdy mówimy
o 11 poprzednich meczach Gabriela Jesusa. Tak jak mówiłem, to jest 0 bramek w koszulce Arsenalu, a 10 ostatnich startów. Wyjść w pierwszym składzie Ediego Nketiaha na The Emirates to jest 10 bramek. Zatem sami widzicie, jak to wygląda właśnie, gdy mówimy o Nketiahu. Oczywiście ja się zgodzę z osobami mówiącymi, że nie jest to ten poziom. Natomiast też mam takie wrażenie, że jeśli tylko Gabriel Jesus byłby kontuzjowany na przykład do kwietnia czy do maja, no to wtedy nie byłoby dwóch zdań. Trzeba wydać naprawdę jakiekolwiek pieniądze, żeby zwyczajnie walczyć o to mistrzostwo. Natomiast też jestem takiego zdania, że trzeba zwyczajnie jakoś bardzo, ale to bardzo dojrzale do tego podejść. Przedłużyliśmy kontrakty z tym Nketiahem. On kiedy już grał, choćby w meczu z West Hamem United, no to także gwarantował Ci naprawdę masę umiejętności. Oczywiście nie jest to piłkarz tak jakościowy jak Gabriel Jesus, natomiast wciąż jest w stanie dać bardzo, ale to bardzo dużo, zarówno jeśli chodzi o poczynania z piłką i te rajdy zakończone strzałami, czy jeśli mówimy właśnie o pracy bez piłki, nawet wyciąganiu defensorów ze swoich stref. Uważam, że zwyczajnie zasłużył on sobie na szansę. Oczywiście mówię o Edim Nketiahu, no i zobaczymy, bo Gabriel Jesus, tak jak mówię, ma wrócić w marcu i to jest wszystko na ten moment wróżenie z fusów, bo dopiero dziś wieczorem, czyli w starciu z West Hamem United, przekonamy się, jak właśnie wygląda ten układ sił na dziewiątce. Może postawi na kogoś nowego, Mikela Arteta, na przykład na Gabriela Martinelliego, natomiast mimo wszystko ja trzymam kciuki za Ediego Nketiaha. Naprawdę jakoś mam wrażenie, że zwyczajnie ten chłopak zasłużył na szansę, no i tak jak mówię, w innym klubie Premier League pewnie byłby absolutną gwiazdą, albo przynajmniej jednym z takich naprawdę wyróżniających się piłkarzy. Ale widzimy, jak jest w Arsenalu, tutaj trzeba sobie zasłużyć i bardzo często też życie pisze takie scenariusze, że zwyczajnie, kiedy jeden dostaje kontuzji, no to pojawia się nowa gwiazda i choćby tutaj Ilkay Gündogan z sezonu 2020-2021, kiedy kontuzji doznał Kevin De Bruyne, jest najlepszym tego przykładem. Ale jak będzie w przypadku Arsenalu, tak jak mówię, zobaczymy w meczu z West Hamem. Jeszcze raz apeluję o łapkę w górę, komentarz oraz oczywiście subskrypcję. Zachęcam do śledzenia mojego kanału. No i nie przedłużając dalej, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!